Wiadomości, jakie docierają do mediów z Człuchowa, okazują się bardzo przykre. Nie żyje znany przede wszystkim lokalnie działacz, który pracował dla krajowego samorządu przez ponad 20 lat. Polityk najpewniej przegrał walkę z chorobą. Wiadomości z Człuchowa są bolesne szczególnie dla tych, którzy rozumieją, jak trudną i ważną pracą jest działanie na rzecz samorządu. Nie żyje Marian Pastucha, który brał udział w budowie struktur lokalnych już w 1998 roku i od tamtej pory aktywnie je wspierał. Działacz przez długie lata pozostawał człuchowskim wicestarostą. Wiadomości z województwa pomorskiego zasmucają. Pastucha przyszedł na świat w 1954 roku w Kiełpinie. Jego największą miłością szybko okazała się wspomniana praca samorządowa. W swoim regionie był więc dobrze znany i bardzo ceniony. Odszedł w wieku zaledwie 66 lat. Zapamiętamy go jako człowieka spokojnego, wyważonego, rozsądnego, który przez 20 lat ponad nam towarzyszył w różnych wydarzeniach i w różnych sytuacjach, i trudnych, i łatwych. Był zawsze człowiekiem kompromisu. Myślę, że tak go wspominamy, takim pozostanie w naszej pamięci, powiedział dla Weekend FM Aleksander Gappa, pełniący obecnie funkcję starosty człuchowskiego. Sam Pastucha pracował jako wicestarosta do grudnia 2019 roku. Wówczas podjął jednak decyzję o rezygnacji. Jak przekazali lokalni działacze, samorządowiec został do tego zmuszony przez poważne problemy zdrowotne, z którymi się borykał. Dzisiaj grzeje, jeden. Wielki smutek. 9-letnia Polka pierwszą tak młodą ofiarą wirusa 2. Kinga Rusin pozywa TVP. Padły mocne słowa, odszkodowanie chce przeznaczyć na onkologię Człuchów, żegna znanego działacza. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie Mariana Pastuchy. Lokalna społeczność uczciła już jego pamięć w bardzo oficjalny sposób. Zorganizowany dziś konwent burmistrzów i wójtów powiatu człuchowskiego rozpoczęto minutą ciszy, a flagi przed miejscowym starostwem powiatowym zostały opuszczone do połowy masztu. Najlepsze newsy dnia, źródła, Nasze Miasto Człuchów, Weekend FM. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.